Witamy wszystkich, kolejny odcinek Czarni Wałbrzyk TV. Dziękujemy wszystkim, którzy obejrzeli nasz pierwszy odcinek. Zapraszamy do oglądania. Poprzedni nasz filmik było to wyzwanie Crossbar Challenge. Na pewno wszyscy dobrze się bawili, taką przynajmniej mamy nadzieję. Dziękujemy za lajki, za to, żeście nas oglądali. A teraz już trochę bardziej poważne rzeczy. Rozpoczynamy przygotowania do rundy zimowej. Do rundy wiosennej oczywiście. Przygotowania zimowe. Jako pierwsi zaczynają chłopcy z naszej najmłodszej grupy, Żaków. Rocznik 2009. I młodsi, którzy przygotowują się do turniejów, które będą rozegrane w maju i w czerwcu. Pierwszy turniej 2 i 3 maja, kolejne również w maju i w czerwcu. W Żakach, jeżeli ktoś nie wie, gramy po 5 zawodników. Turnieje rozgrywane głównie na rolnikach. Jeden turniej również zimą został rozegrany na hali Toyoty. I dzisiaj właśnie pierwszy trening Żaków po krótkiej, 3-tygodniowej przerwie. Roczniki, tak jak już mówiłem, 2009 i młodsi, więc bardzo młode chłopaki. Młode, ale mające dużo zapału do gry w piłkę. Podczas przerwy dużo zapytań utrzymywaliśmy, kiedy wreszcie treningi ruszą, dzieciaki były zniecierpliwione. Także na pewno będą się dobrze bawić podczas treningów. Bawić, a jednocześnie uczyć, bo uczymy się tutaj gry w piłkę oczywiście. I tak jest tego cel, nauczyć tych młodych, przyszłych piłkarzy, jak grać w piłkę, wzmocnić ich fizycznie. I na pewno będziemy robić wszystko razem z naszym tutaj opiekunem grupy Łukaszem, żeby tak też się stało, żeby ci zawodnicy nabierali ogłady, wzmacniali się fizycznie, jak również uczyli się podstawowych technik piłkarskiego rzemiosła. Jest to mała grupa, liczy około 7-8 zawodników. Dzisiaj jest dodatkowo kilka chorób. Jest to zima, wiadomo, okres, w którym złożone jakieś tam zachorowanie spowodowane niskimi temperaturami, wiatrem. Także kilku zawodników nie ma, ale jest 5-5 chłopaków. I trenujemy, jak widać, i będziemy walczyć dalej. Na wiosnę, zimą chłopaki wygrali jeden mecz, a 4 turnieje. Było fajnie, dobrze się bawili. Także będziemy tutaj chwilę poobserwujemy trening naszych najmłodszych chłopców i zapraszamy oczywiście na wszystkich młodych chłopców do uczestnictwa w naszych treningach. Jest to oczywiście bezpłatne. Będą fajne treningi, fajne turnieje, dużo atrakcji. Fajnie spędzony czas z rówieśnikami. Zachęcamy wszystkich roczniki, przypominam, 2009 i młodsi. I zachęcamy do śledzenia również zmagań naszych dzieciaków na naszej stronie internetowej, Facebooku, Twitterze. Będziemy oczywiście informować o wynikach. Wiadomo, wynik nie jest najważniejszy, tylko frajda. Frajda z kopania piłki, ze spędzenia czasu z rówieśnikami. Wyniki nie są najważniejsze, ale oczywiście z kronikarskiego obowiązku będziemy informować o wynikach. Będziemy informować oczywiście o terminach turniejów. Treningi oczywiście w środy o 17.30 na hali przy ulicy Chopina. Fajna hala elektroniczna. Sektor wysoki. Sektor niski oczywiście, przepraszam. Sektor wysoki jest tam, jest tam dalej, tutaj. To jest sektor niski. Bardzo fajna hala. Może niekoniecznie typowo piłkarska, ale na pewno fajnie tutaj chłopaki spędzą czas. Treningi, tak jak już mówiłem, więc środa 17.30. Później przeniesiemy się oczywiście na Orlik. A o turniejach będziemy informować na naszej stronie internetowej, o terminach, o wynikach, o wszystkim. Także dziękujemy za uwagę. Chłopaki niech sobie tu spokoju trenują. Widzimy, nie brakuje im energii. I będą tutaj co tydzień się spotykać, żeby być coraz lepszymi piłkarzami. Śledźcie postępy naszej młodzieży podczas treningów, turniejów,
naszej stronie internetowej. Zapraszamy do odwiedzania i do zobaczenia w następnym odcinku.